Dzień dobry, raczej dobry wieczór chyba już podałoby. Z tej strony Łukasz. Jedziemy z ekipą tą, która jechała do Anglii, plus jeszcze Simon, czyli jest Mojito, Jasina i Baroner na stacji. Błażej jest w Pradze i my do niego dojedziemy, a Simon jest kilka kilometrów przed nami, czeka na nas. Jedziemy do Włoch. No, to drogówka zatrzymała tam. Tak, drogówka zatrzymała, jedziemy do Włoch. Boardwalk na tej stacji. No, jedziemy do Włoch. I tyle w zasadzie. Ile punktów dostałeś, Simon? Dzięki TS-a. 5,300. Czekamy na Baronera, bo on ma Z2. I jak tylko wróci, to jedziemy. Tutaj co jeździ? Kto prowadzi? Kto prowadzi, właśnie. Remis jest w meczu. Co ty gadasz? Kto prowadzi? Może Klusek inaczej. Ustalmy drogę. Drogę. Tak. Którą jedziesz? Którą cię wybrało? No, przed siebie. No, mnie wybrało przez Berlin, Leipzig. Pod Berlinem na dół. Tak, Leipzig. Mhm. Potem blisko Nürnbergi. Stuttgart. Na zachód. Na zachód, Stuttgart, Zurich, Bern i Torino. Ale nie, my nie przez Bernie. Ale my, tak, ale my pojedziemy inną drogą, bo musimy do Pragi po Błażeja skoczyć. Więc aha, pojedziemy do Pragi, do Berlina. Drezno. Potem Drezno. No. I do Pragi. I z Pragi pojedziemy częściowo w kierunku Nürnbergi, ale skręcimy na zjeździe krętą drogą na południe. Przetniemy autostradę, tak, na piątce, na piątej autostradze. Dobra, potem przetniemy trzecią autostradę. Zaraz, tą drogą. Zgubiłem się. Berlin. Berlin. Jedziemy, no. Skręcamy autostradę numer 13 na Drezno. No, na dół, no. Potem jedziemy ósemką do Pragi. Nie, najpierw to jest 12. Boże, spojrzałem pod taba, myślałem, że Rafik jedzie. No, no nie będziemy już takich szczegółów, wiadomo gdzie jest Berlin. No, 17, no. Gdzie jest Berlin. No, potem Praga, potem Pragą piątką pojedziemy w kierunku Nürnbergi, ale zjedziemy w połowie na tą cienką drogę, taką wąską. Skrętą dosyć, z tego co widzę tutaj. Och, fajna. Przetniemy autostradę numer 3 i pojedziemy blisko Monachium. Tak. Znaczy przejdziemy przez Monachium. Drogą numer 90, autostradę numer 99 najpierw, potem 96 na zachód. Tak. A potem jedziemy na naszą... A14. Tak, i potem na... Nie, przed A14 zjedziemy i tą naszą przez Alpy ulubioną drogą przejdziemy. A można jeszcze raz, bo nie słuchałem? Do Milanu. To ja będę prowadził może tym razem i będzie zjechał. Ja prowadzę. Tak, żeśmy... Chyba, że ty chcesz. No dobra, to Baroner, ty prowadź. Tylko jedź szybko. Nie włączaj żadnych tempomatów, nie baw się tempomatami, ciśnij gaz do dechy. Już, tak? Już? Tak. To za Baronerem. A już się kameruje się? Tak, bo ty nie widziałeś. Od jakiegoś czasu, bo nie widziałeś. To ja? Tak, to Baroner. To ja, ten pan latający po drugiej stronie tego. To ja jadę. Tak, nie, poczekaj, chwilkę sobie zapiszę, na jakie miasto jedziemy. Gra. Bo w czasie gry to ciężko będzie podejrzeć mapę. Grę. Tak, zapiszmy wszyscy grę, to też. Ja. Potem Dresden, potem Praga. Ale miałem na śląską wersję przystawić, właśnie, jak to się robiło. Właśnie to? Jak jesteśmy ustawieni? O. Włącza się Gamebusterze. A Jezus. A dobra, działa. Chyba działa. To jedzie za mną? Nikt nie chce chyba, co nie? Tak. Może Simon? A nie ma Simona jeszcze? Ja tu za kluskiem ostatni, czy gdzieś. Nie ma się na śląski język przestawiało. Na tabie. Co się zmieniało na śląski? Ej, jest dobra, widzę. Polski, śląsko go. Simon, ja się na tabie. No nie ma się na tabie. Gdzie ty jest? No, daleko jest. Aż tak daleko? Dobra, już jadę. Kawałek, aha, już pojechać. Kurwa, kawałeczek na dziesiątkę. Nie zapomnij włączyć światło, nie zapomnij włączyć światło. Motor. Ja już jadę, nie wiem jak tam być. No, ja już jadę.
Mam doświadczenie w jeździe za tobą. Wymalowanie zrobiłem. Nikt nie widział chyba. Bo jest ciemno. Z żółtymi motylami. Chociaż w sumie, kurwa, bym to wyjebnął białe, no to skutelnia Feller, jak nie wiem. Jestem głupi. Później to zrobię. My prosto, tak? Uwaga, bo tu jakiś... Nikdiu. Heidfeld. Nie, Heidfeld. Wyprzedza nas ktoś, uważajcie. My też by ty musieli go... Już jesteś Barlen na tabie. Marek FL. Pozdrawiamy Marka z BFG Trans. Podążacie? No, tylko dałem się wyprzedzić tym gościu. Uważajcie, jakiś gościu stoi. Ten gościu bez naczepy kurde goni. A, Simon, to podłącz się za mną. Albo w nakłonie na plus. Ten Marek teraz zwolnił, no. Panie, gdzie pan? Jedź, kurwa. Maro, ten NickTube wyprzedza znowu. Przedzielił konwój ten Marek Paszaj. Cały. Gdzie ja jadę, tam są problemy. Report! Co tam znowu? 1813. Kurwa, 1813. Tamki, co tutaj napiszesz reporta? Nie tu! Ile masz ton? 21. To mam 18. To czekajcie, co? Niech ten Marek nas wyprzedzi. A, nie ma nikogo z administracji! Nie, tu jest wolna, barany. A, po śląsku ten zbiornik cysterna po prostu. Może nie... A, mogę to jeździć, czekaj. Czemu ten gość czeka i nie jedzie? Niech wyprzedza. Ja jeszcze żyję, no. I uwaga, najlepsza granica w całej grze przed nami. Najbardziej wypasiona. Tak, widać, że polsko-niemiecka, bo to jest taka szeroka, pojadę tam. Szykana. Chcesz, gdzie będzie? Chcesz, dziękuję. Wracamy, po drobnych problemach wszystkich w tajemniczy sposób wyrzuciło, skraszowało grę. Program R-Factor przestał działać. Konkurencyjna firma po prostu, no. Tak, ale już jesteśmy wszyscy. Woli jadę. Jestem na granicy. Co ja tam ciśniemy? W sumie mógłbym tu save'a zrobić, ale już chuj pojadę. W sumie nie będę przeklinał, bo mogę oglądać to dzieci. Właśnie, na przykład, pamiętaj. Na przykład Radek. A tak wolno jechać nie musisz. Dobrze, ja rozpędzam. A, chyba wiesz, tak. Tak. Słucham. Też byłeś na tapie. No jest, za mną. A minę ja go nie widzę. Jechać już? No raz dogoni. Jakiś koleś za mnie uderzył. Ej, Simon! Co? Minąłeś mnie. Wszystkich? Was? Nie! Ja tu na stacji, nie na stacji stałem. Dobrze, ale oni pojechali już. Aha! My jesteśmy z tyłu. A, dobra. My jesteśmy przed granicą. Dobra. A Simon się wyrywa? Simon się jedzie. Tak nie mogę.
włączyłeś? Tak, włączyłem. Za szeroko. No koleś mnie rozwali, no. Ramki. No ja pierdzielę, no z jakim to trzeba być idiotą, żeby takie rzeczy robić, no. To chyba nie widzisz, co robi Bonaltra. Jedzie obok mnie i specjalnie mnie spycha. 20 cm ci zostało, żeby nie uderzyły mnie. Spokojnie, wiem co ja robię. O, ja mam tabliczki Simon F1 online. Przypadek nie sądzę. Ja mam Stasiu. Co jemu, za nich zobaczmy. No w sumie. No jestem z powrotem. Bo niestety jakiś Brazylijczyk. Nie wiem co on tu robi. Dostajemy. Tutaj. Uderzył tutaj. Do mnie. Czy nie? Znaczy no. Nie wiem nie już tam. O jakiś. Gdzie oni są? Polo, o jest polo, Simon, po, dobra. Polo po jedź. 13 jest. Trzymamy się na czekaj, dawaj Simon. Stójcie tam. Jak coś plus jakiś za stację, bo za stacją stoi. Kolejny jakiś koleś z łacińsko-amerykańskim nikiem chciał mnie przejechać. Jak tam będziesz, to podjedź trochę bliżej. Ale w jakiej stacji? Za bramką? Za granicą? Nie, my już jesteśmy za tą stacją. Za stacją to jest tyle której... pasuje, Barnel? Mnie nic nie pasuje, bo ja jestem przed Simonem. A, Simon, pasuje tak blisko. Wzięliście dyskotekę, włączyłem te... Za blisko. To? Za daleko. Ja mogę jeszcze. Boję się o twój ładunek. Baroner widzę jak profesor nie cofa. Na ciepłą na jezdnię wjeżdża. Teraz Simon, co? Robisz to specjalnie. O, teraz pojechałem. Jeszcze ja. O wy. O, teraz nie cofaj! Ja nie wyjadę. Czekaj, Mokito ma teraz wyjechać. Coś go w kleszcze wzięłem. Na piękny widok mam z kabiny. Jest już tamten. Nie, tamtego jeszcze nie ma. Kurwa, orkiestra dęta. Przejadą? Nie będę bawił. Przejadą? Wy jesteście na tym zjeździe w ten nos. Na granicy, czy...? Nie. Za granicą. Nie. Za granicą. Za granicą, jeszcze za stację. Aha. To taka... Koniec. Koleś jadę. Ole, koleś miał laga. Ja pierdzielę. Czemu mam wsteczny? Czemu ja ruszyłem? Jestem ciekaw, dlaczego moje lampy tak świecą, chociaż są zostawione przy naczepie Simona. O. Ej, kurwa ręczny. Pacja.
Jest kusek. Jestem. Na kogoś czekamy jeszcze? Czy jedziemy? Teraz raczej Błażej na nas. No to idziemy, Baroner. No, to... Baroner jedzie, to się starcza. Ja jadę ostatnio. To... to... No bo ja nie wyjadę. Wyjeżdżaj. To jeszcze silnik. Jedziesz, Mojito? Jadę, jadę. Oj. Tak lepiej, Baroner. Co mi to tak ciemno? Tak. Tak lepiej, czy tak? Nie wiem. Ty śpiesz. Spokojnie, reszta nie nadąża pewnie. Polagujesz. No ja mam 60... Wy wszyscy macie po 62 pingu. Widać kusek, jak ci mrugam, czy nie? No widać, ale nie tak... znacznie jak ty to widzisz. Czyli co? Tutaj teraz do góry? W prawo? Nie. Lewego. Na ma ten dziewięćdziesko. Pracę, jedziemy na Drezno teraz. Aha. Kurde, znowu. A tutaj jest dwupasmowa. Kierunkowskazu w lewo włączyłem wycieraczki. Uwaga, proszę zwolnij, bo uwaga, jest niebezpieczny. A myślałem, że gościu się wywali. Tak dziwnie wyglądałem. Simon się ma na dole. Cwaniak po pierwszy jedzie. Tak. Kurwa. Rzucić ósemkę? No. Ile Bornel wjeżdżasz stąd? Ja? 18. Teraz w lewo też. Ja 6. W lewo, czyli prosto. Dobrze, że tego mana nie wziąłem. No coś bym się tu wlukł. Tam to nagranie pierwsze wywaliłeś. Znaczy jeszcze jest, ale no raczej nie wykorzystam do niczego. A powinniśmy zjechać, nie? Jechaliśmy, tylko w tą stronę. Czy serio nic nie dzieje na tym przodzie? Z tyłu na razie też. Kurwa, za kluskiem powinienem mieć mniejsze spalanie. Prawa fizyki są... A zjadę na drugi, zobaczmy, bo się zmniejszyło. Powinno momentalnie wzrosnąć. Chuje, się spadło. Nie przeklinę. Tak, tego nikt nie ogląda, plus wtedy widzę, co... Może twoja mama obejrzy? No, na pewno. A podejrzy tam? Żadna jest niespodzianka dla nich. Ja sobie włączyłem tempomat, bo wszyscy tam z tyłu odstają, chyba, co nie? Tak, bardzo. O kim mówisz, że odstaje? Jedź, ciśnij, Baroner, żadnego tempomatu. Tak, ciśnij, dokładnie. O, tak! Tak. Ja trzymam odległość, bo wiem, po czymś, czego się można spodziewać. Wiesz, nie blisko. Baroner przyhamuje, mogli to wiedzieć. Kto jedzie na długich z przodu? Ja. Też jadę na długich. A ja nie. Kusek w ogóle ma szansę. Ja muszę jechać na długich, bo ja jestem kurde pierwszy.
Chuja to widać, powinni to naprawić w jakiś sposób, żeby były naprawdę ładne. Nie wiem, czy ten Spider Fighter jedzie z naprzeciwka, czy ja. Idziemy, to bym się zatankował, ale to później. Teraz, Paweł, jak przyspieszyłeś, to zaś nie mogę cię... A, teraz ja odskoczyłem przez... O Jezu, gościu stoi, uwaga, na lewy pas, bez przyczepy. Przyczepą stał, ale nagle bez przyczepy jest. Na czepy. Na czepy, przyczepy. Aha. To w lewie. Strach tu sobie. Tranzyt. No i tam. Fotoradar, uwaga. Ja, ile ograniczenia? 90. Tyle jechał. Hamujemy. Gdzie ten fotoradar? A, tu jest. To zwalniamy, zwalniamy. Jest. A, pierdziele. Fotoradar. Jest. Oj, jest, potwierdzam. Rozumiem, że wszyscy chcą jakieś ogromne odległości. Baroner, ja cię ciągle widzę. Cieszę, że ty mnie ciągle widzisz. Skręcamy tutaj, czy jak? No, następne jest Praga, bo tu już jest Drezno. Nie, Leipzig. Nie, jedziemy adres, prosto, adres, w prawo. Jedziemy na Drezno. Kusek, czy nam wytyczyło taką trasę, jaką chciałeś? Nie. Na pewno no, już jest nawet na Praga, więc jedziemy na Pragę. W prawo. Dobrze skręciłem? W prawo pojechałeś? No. No to dobrze. Kurwa, w prawo! Pojechałem sobie normalnie. A jak dalej teraz? Nie, teraz jest zjazd na Drezno. Na Pragę. Już powinny być drogowskazy na Pragę. Ja jest. Nie jedziemy do miasta, tylko... Nie, no gdzieś za Pragą się zatrzyma. Uwaga, jakiś Tweety jedzie. To tylko ty, ciebie musi wyprzeć. Nie, Tweety jedzie przede mną. A to on jedzie dalej 828. O, jakiś Willy jedzie. Willy. Znaczy to jest on chyba z naprzeciwka. To gdzie kto ma przesyłki? A. Do... Mediolanu. Do... Do Mediolanu. Paro, gonię cię. Jakie ty masz lagi? Ja mam 29 milisekund. Teraz tutaj skręcamy. A tak, tak. A, dobra. Skręcamy? Tak, tu. W prawo, na prawy pas jeszcze. Kręcę pierwszy. A to teraz nie wiem. 125, no i to już jest prędkość. Karol Hamburger nas mijał. Zlagowało mnie i to tak... Wywaliło mnie! Wywaliło mnie! Uwaga! Mnie też! Dobra, po raz kolejny nas w tajemniczy sposób wywaliło w tym samym praktycznie miejscu na drodze, dlatego to będzie dobry moment na zakończenie części pierwszej.
I wracamy z częścią drugą niedługo.